szantaż. Czyli coś, co napawa obrzydzeniem każdego cywilizowanego człowieka i czego każda rozumna istota obawia się jako wielkiej niesprawiedliwości, która przecież może być skierowana przeciwko niej samej. To niestety jest standardowe działanie w relacjach między państwami. O, oczywiście, mówią o tym znacznie ładniej, że jest to dyplomacja. Dyplomacja to forma szantażu. Lub też w dyplomacji szantaż zawsze bierze górę nad wszystkimi innymi relacjami. Szantażowi dyplomatycznemu lub quasi-dyplomatycznemu poddawane są nie tylko władze nadwiślańskie państwa, ale każdy z nas, zwykłych obywateli, z tą różnicą, że u góry, gdzie zawsze silniej wieje, odbywa się to na poziomie politycznym, bym powiedział, ale nie tylko zresztą, ale u dołu zawsze i tylko emocjonalnym. Emocjonalnie szantażować dają się tylko konkretne typy ludzi. Pierwszy z nich to głupcy, bez instynktu wspólnotowego, którzy albo są niedouczeni, albo z własnej woli odrzucają tożsamość wynikającą z więzi narodowych. Jest też druga grupa ludzi, która robi to koniunkturalnie. Mają z tego jakąś korzyść. Nie zawsze wypłacaną. Czasami jest to korzyść polegająca na tym, że zdobędą głosy, albo że coś nie wyjdzie na jaw. To też jest korzyść. Ulegamy więc szantażowi każdego, kto szantaż wobec nas stosuje. I mówię tutaj o nadwiślańskim społeczeństwie. Oto więc minister spraw zagranicznych Ukrainy zaczął ścigać się w tej kwestii z prezydentem swojego kraju. Posłuchajcie. Mamy nadzieję, że Ukraińcy będą walczyć za Ukrainę i za Europę, za naszą wolność, ale zastanawiam się, jak będziemy sobie radzić z trudnościami historycznymi, szczególnie kiedy Polska będzie mogła przeprowadzić ekshumację ofiar mordu Wołyńskiego. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, bardzo doceniam Pani zaangażowanie emocjonalne. Jesteśmy w Olsztynie, to jest piękne miasto, piękny region. Spokojne. Czy zdaje sobie Pani z operacji Wisła i z roli Olsztyna w tej operacji? Tak, zdaje sobie Pani sprawę, czym była operacja Wisła. I wie Pani, że ci wszyscy Ukraińcy zostali przymusowo wygnani z terytoriów ukraińskich, żeby zamieszkać tutaj, między innymi w Olsztynie. Ale nie mówię o tym. Gdybyśmy dzisiaj zaczęli grzebać w historii, to jakość rozmowy byłaby zupełnie inna. I moglibyśmy pójść bardzo głęboko w historię i wypominać sobie te złe rzeczy, które Polacy uczynili Ukraińcom i Ukraińcy Polakom. Mówi Pani o ekshumacjach. Rozmawialiśmy na temat ekshumacji na Wołyniu z Radkiem. Nie mamy problemu z kontynuacją ekshumacji. Mamy tylko taki wniosek do rządów w Polsce, żeby też upamiętniać Ukraińców. Chcemy, żeby to było dwustronne. A jeżeli nasza relacja miałaby być zdominowana przez emocje, no to znaleźlibyśmy się w takim miejscu, w którym Rosja by wygrywała. Są prowokacje właśnie w obszarze historii, które są organizowane przez Rosję, więc myślę, że zostawmy historię historykom, a przyszłość budujmy razem. Przyszłość niech będzie dla Was. I do tej wypowiedzi zaraz przejdziemy, natomiast to, co najbardziej uderza, to chyba to, że ci młodzi ludzie biją mu brawo. Na tym etapie to nie są moi rodacy. To są wszyscy ci, których Polska uwiera, którzy uważają, że muszą się za nią nieustannie wstydzić. Często zakompleksieni, mali, żałośni, którzy swoją indolencję i niedostatki próbują usprawiedliwić przed sobą i innymi, rzecz jasna, że są lepszymi od pozostałych, za których przepraszają i bardzo się wstydzą. Te wszystkie ometowe publikacje, które mówią: wyjechałam na wakacje do Hurgady, nagle zaczęli mówić po polsku i zaczęłam się wstydzić. Albo że Egipcjanin jest lepszy w łóżku niż Polak. Może po prostu pani nie trafiła na po prostu dobrego Polaka.
cechują się oni niską samooceną, to trzeba powiedzieć wprost, słabością, intelektualną próżnością i populistycznymi hasłami. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Dziś bardzo mocno. Czuwaj w tygodniu. O sprawach ważnych i pilnych, a za takie sprawy uważam coraz bardziej bezczelne wybryki ukraińskich polityków wobec Polski i władz kraju zajmującego jej teren nad Wisłą. Mocne. Wiem. Ale witajcie. I czujcie się jak u siebie, póki jesteście, rzecz jasna, jeszcze u siebie. Niewiele nas dzieli od 100 tysięcy subskrypcji, co oczywiście bardzo cieszy. Nie zapomnijcie proszę o dodawaniu komentarzy, łapek w górę i subskrybowaniu kanału Marek Miśko Czuwaj. A wszystko to, co tutaj się dzieje, jest możliwe dzięki Wam. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez Was Czuwaja po prostu by nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę w postaci darowizny, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Dlaczego do akcji Wisła musiało dojść? Bo główny problem tkwił nie w partyjnych, szowinistycznych ukraińskich organizacjach i organizacyjkach. One zawsze stanowiły mniejszość. Ale chodziło o wyjątkowy aktywizm zwykłych ludzi, naszych sąsiadów, którzy dokonali ludobójstwa na Polakach. Akcja Wisła była nie tylko koniecznością, ale obowiązkiem. I niech się cieszą, że zakończyło się tylko w taki sposób po tym, co nam zrobili. Tym bardziej, że wtedy była wolna Amerykanka. Stalin u władzy, który przecież de facto rządził w Polsce. To, co działo się na Kresach, nie było tylko ludobójstwem, ale zwyrodniałym działaniem o podłożu okultystycznym. W pełni zaplanowanym, wyrafinowanym, z którego wszyscy byli ucieszeni. Nikt tam nie mówił, że idzie zamordować Polaków, rezać Polaków i miał z tego powodu jakieś wyrzuty sumienia. Mówię tutaj o ogóle zbiorowości. Oni uważali, że robią dobrze, rozprywając ciężarne kobiety, wyjmując ich dzieci, wrzucając do studni, a w miejsce tych dzieci zaszywając koty albo szczury. Było to działanie w pełni zaplanowane, wyrafinowane, przemyślane, skodyfikowane i społecznie, i politycznie. I oto dożyliśmy czasów, gdy szef ukraińskiej dyplomacji w obecności nadwiślańskiego ministra spraw zagranicznych, polskiej młodzieży i trochę starszych uczestników tej debaty obraża nas wszystkich, zakłamując historię i geografię, mówiąc, że Ukraińcy w ramach akcji Wisła byli wysiedlani z ukraińskich ziem, co jest oczywiście wierutną bzurą. Później mówi, że akcja Wisła jest zrównywalna w zasadzie z rzezią wołyńską, a na koniec grozi, że grzebanie w historii pogorszy nasze relacje. I zobaczcie, że nie spotyka się to ze stanowczą reakcją Radosława Sikorskiego, co jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo pomimo wszystko uważam, że potrafiłby to zrobić. Ale najgorsze jest to, że on natrafia na zrozumienie, mówię o ukraińskim ministrze, na zrozumienie wśród polskiej publiczności. Ale co się dziwić, skoro od 1989 roku polskie podręczniki do historii milczą na temat jedynego ludobójstwa dokonanego na polskim narodzie w tysiącletniej historii dziejów naszego kraju. I oto nie jest to jedyny zarzut do, powiedziałbym, systemu edukacji, ale do znakomitej większości nauczycieli historii, którzy zawsze trzymali się sztywno propagandowych ram programowych i słowem nie zająknęli się już w wolnej niby Polsce ani o rzezi wołyńskiej, ani o żołnierzach wyklętych do czasu, aż nie zostało to wpisane w program i nie stało się modne. Nie mówię, że to byli wszyscy, ale znakomita większość, co widać po edukacji społecznej. Mnie, moi historycy, a przecież edukację zdobywałem jeszcze
w latach 90. po 89. roku nigdy nie uczyli o tych sprawach. Nie było na lekcjach o tym ani słowa. Całą wiedzę zdobywałem w czasach, w których nie było jeszcze internetu, z książek, których wówczas było niewiele, i ze spotkań patriotycznych, które odbywały się po salkach parafialnych, i z opowieści rodzinnych. I to jest zarzut do nich wszystkich. Ale wielu, bardzo wielu nauczycieli z czasów mojej edukacji po prostu zawiodło. Zawiedliście na całej linii. Myślę dziś o waszym działaniu z wielkim obrzydzeniem. Jak mogliście nas tego nie uczyć? Jak więc współczesna młodzież, moi mili, pomijając już sam fakt, że zebrała się w ogóle na kampusie Polska, co trzeba mieć w głowie, żeby tam jechać, no ale powiedzmy, mogła odpierać te wierutne bzdury wypowiadane przez ważnego przedstawiciela państwa ukraińskiego, gdy sama nie ma na ten temat bladego pojęcia, bo w całym podręczniku do historii klas ósmych ludobójstwo na Kresach i w Małopolsce Wschodniej zajmuje niecałą kolumnę wydawniczą. Już wam to pokazywałem. Najbardziej popularny podręcznik Nowa Era, do którego mam wiele zastrzeżeń. Poczekajcie. Prawa kobiet to nie to. Druga wojna światowa. Podręcznik ma stron 246. Dotyczy zakresu od II wojny światowej do przemian społeczno-kulturowych w drugiej połowie XX wieku. A na temat największej hekatomby narodu polskiego w tysiącletniej jego historii mamy tyle. Tyle i tyle. Plus nawet, powiedziałbym, mało drastyczne zdjątko. Więc skąd ci ludzie mają to wiedzieć? Skąd ta młodzież ma to wiedzieć? I nie pisze się wprost, że było to w pełni zorganizowane i popierane przez zwykłych Ukraińców i dużą część episkopatu grekokatolickiego oraz kościoła prawosławnego, i że nie była to zwykła rywalizacja etniczna. I niestety większość tych młodych ludzi, mając nikłą wiedzę, nie potrafi bronić naszych racji, które są również w ich interesie. Więc aby uniknąć w ich rozumieniu ośmieszenia, przyjmują teraz każdą inną narrację. Byle tylko była modna i wystarczająco głośna, żeby nie wyszli na idiotów, żeby byli europejscy. I to nie dotyczy setek, tysięcy, dziesiątek tysięcy, ale setek tysięcy polskich młodych ludzi, którzy właśnie taką edukację również zapisał przez ostatnie 8 lat, bo ten podręcznik jest z czasów PiS-u. Co żeście zmienili odnośnie Wołynia w tym podręczniku jeszcze przed wojną? Nic. Tacy z was patrioci. Ale kiedy było trzeba uwalić Konradowi Łęckiemu film o Wołyniu, na który wydał mnóstwo pieniędzy i państwo polskie również wydało, to byliście pierwsi. Ile tam stracił? Kilka milionów złotych? I państwo polskie również? Żeby zrobić głośny film o tym, jak wyglądało ludobójstwo na Wołyniu? Tak ucięliście. Czyj to był rozkaz? Jacka Kurskiego? I tak właśnie społeczeństwo panu podziękowało, że nie dostał się pan do upragnionego europarlamentu. Tymczasem dlaczego idiotycznym jest zrównywanie ludobójstwa z akcją Wisła i dlaczego musiało do niej dojść? Po co ją przeprowadzono? Co miała na celu? Zatrzymanie mordów na Polakach, zatrzymanie band UPA, które były wspierane przez ludność ukraińską, kościół grekokatolicki, czego powinniście się wstydzić. Te wszystkie biskupskie mordy tam na miejscu, nawołujące z kościołów, aby rezać Polaków. Nie jesteście częścią naszego kościoła, chociaż pod papieżem, jeżeli uznajecie takie zasady. Bo ci ludzie z UPA mogli dokonywać pacyfikacji i mordów nie tylko w czasie trwania wojny, nie tylko przed jej rozpoczęciem, bo przecież do tego dochodziło na masową skalę, ale i po wojnie. Dlatego była akcja Wisła. I działo się to po wojnie. Chodziło też o bezpieczeństwo narodowe. Po tym, co Ukraińcy robili z Polakami przed i w trakcie trwania wojny, władze obawiały się, że ukraińska ludność nadal będzie wspierać ruchy separatystyczne i bandyckie, co zagrażało stabilności i integralności państwa. Kolejny element to zatrzymanie konfliktu etnicznego, który nie zniknął z dniem zakończenia wojny. Przesiedlenie Ukraińców odbierało logistyczne i strategiczne wsparcie bandom UPA działającym na tamtym terenie, również po wojnie, a także, co bardzo ważne, przenikanie tych band w głąb kraju, na Lubelszczyznę, na Rzeszowszczyznę oraz do województwa krakowskiego.
Przesiedlenie miało na celu w końcu stabilizację regionów, które były dotknięte konfliktami i napięciami etnicznymi. Więc wszelkie opowieści o gehennie wysiedlonych można włożyć między bajki, ponieważ sytuacja tego wymagała, choć z pewnością jest tutaj miejsce oczywiście na polemikę na temat samej logistyki. Ale ci, którzy dziś oburzają się na podjętą wówczas decyzję i utyskują nad losem Ukraińców, mówiąc, że to stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, milczą jednocześnie, tak się dziwnie składa, we wszystkich językach, gdy trzeba mówić o ludobójstwie dokonanym na nas i wyrzucaniu Polaków z dawnych województw kresowych, którzy musieli często zostawiać swoje majątki i szukać schronienia w głębi Polski zarówno przed wybuchem wojny, jak i w jej trakcie. Naprawdę chcecie porównywać akcję deportacyjną do niemieckich kamienic, dworów, które były gotowe po opuszczeniu przez Niemców, z tym? Oto zdjęcie Leona Popka, kierującego ekshumacjami w Ostrówku na Wołyniu. Pomiędzy 23 a 30 sierpnia 1943 roku ludobójcy z Sotni UPA Iwana Kłymczaka Łysego zamordowali tam i w sąsiedniej Woli Ostrowieckiej 1066 Polaków, w tym 466 dzieciaków do 14 roku życia. Naprawdę ktoś chce zestawiać tę górę ludzkich kości, niewinnych ludzi, dzieci, kobiet i starców mordowanych na setki sposobów z akcją przesiedleńczą, która miała na celu niedopuszczenie do takich sytuacji w przyszłości? Gdybym nagrywał ten program na zewnątrz, to bym splunął. Ze złości. Utyskiwanie nad akcją Wisła dawało również paliwo niemieckim związkom wypędzonych. Mało kto o tym mówi. Mało kto też pamięta dziś Erikę Steinbach. Mało kto pamięta powiernictwo pruskie i ich objazdy po Polsce, podczas których na początku lat 2000 rozgłaszali swoje cierpiętnictwo i wielką krzywdę. Jeżeli ktoś buntuje się dziś przeciwko akcji Wisła, to logika nakazywałaby buntować się również przeciwko wysiedleniu Niemców z terenów Polski, zarówno tych, które należały do II Rzeczpospolitej przed wojną, jak i z ziem zachodnich czy też Prus wschodnich. Pozostawienie Niemców po wojnie na terenach należących już do Polski w wyniku Układu Jałtańskiego w kraju żywo pamiętającym wojnę groziło etnicznym konfliktem i samosądami. Jak można byłoby sobie w ogóle wyobrażać zostawienie świeżo po wojnie ludzi, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej czy kilka lat wcześniej wspierali Hitlera i umożliwiali mu na terenie Polski szerokie działanie również związane z germanizacją? Dziś natomiast siedzą profesorkowie i z perspektywy ciepłego fotela, mając dane przed oczami, które mogą analizować całymi dniami, miesiącami i latami, mówią, że coś było złe, że czegoś można było nie zrobić. Mówią tak o decyzjach, których sami na miejscu wówczas nie byliby w stanie podjąć ani w jedną, ani w drugą stronę. Ale milczą natomiast, gdy chodzi o nasz interes narodowy. Oni zdobyli oczywiście wiedzę, tytuły naukowe, sypią datami, ale sama wiedza nie daje z automatu umiejętności poprawnego wyciągania wniosków. To, że ktoś jest profesorem historii albo fizyki, nie znaczy, że zna się na konkretnych relacjach pomiędzy ludźmi, że jego wnioski są poprawne. On może dobrze tę historię określić od do, zbadać na podstawie danych, faktów, co się wydarzyło. Ale skąd wniosek, że jego wniosek jest mądrzejszy od mojego? Gdzie jest uniwersytet, który uczy wnioskowania? Ale zostawiając na chwilę akcję Wisła i zagłębiając się w tożsame działanie dotyczące Niemców, to przypomnę wam tylko za Newsweekiem, o co chodziło z ziomkostwem niemieckim i powiernictwem pruskim z początku lat 2000. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu oddalił w całości roszczenia majątkowe powiernictwa pruskiego wobec Polski. W ten sposób zakończony został jeden z najgłośniejszych powojennych sporów polsko-niemieckich. O powiernictwie pruskim było w tamtym czasie głośno. Ta niemiecka spółka komandytowo-akcyjna, założona w 2000 roku przez grupę niemieckich wysiedlonych należących do ziomkostwa Prus Wschodnich, złożyła 11 lat temu pozwy przeciw Polsce w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Domagała się w nich w imieniu 23 niemieckich obywateli zwrotu majątków pozostawionych przez nich po II wojnie światowej na ziemiach należących teraz do Polski, a wcześniej do Rzeszy. Chodziło głównie o nieruchomości znajdujące się na terenach przedwojennego niemieckiego Śląska, południowej części Prus Wschodnich. Skarżący argumentowali m.in., że władze polskie zmusiły ich do opuszczenia własnych majątków i działania te miały charakter czystek etnicznych. Zapamiętajcie to słowo, czystek etnicznych, bo ono będzie się jeszcze przewijało w naszej dyskusji. I wracając do tekstu, a nawet zbrodni przeciwko ludzkości. Ten zwrot również zapamiętajcie. Jednak europejscy sędziowie orzekli,
że skarżący porzucili swe majątki jesienią 1944 roku, uciekając przed Armią Czerwoną, często w związku z decyzją władz nazistowskich Niemiec, która zalecała taką ewakuację. Polska w żaden sposób nie władała wtedy ziemiami, z których uciekali Niemcy. Ponadto sędziowie mówili, że decyzję w sprawie przesunięć terytorialnych oraz przesiedlenia ludności niemieckiej podjęła nie Warszawa, ale mocarstwa sprzymierzone. Ważne było również to, że przejęcie przez Polskę dawnych wschodnich obszarów Rzeszy, w tym niemieckiej własności publicznej i prywatnej, zaliczone zostało na mocy ustaleń w Poczdamie na rzecz reparacji należnych Polsce, rozliczanych ze Związkiem Radzieckim. I to samo dotyczyło akcji Wisła. Polska, jak gdyby ktoś nie wiedział, znalazła się pod okupacją sowiecką, w której to Polsce Stalin w lipcu 1944 roku w Lublinie zainstalował swój marionetkowy rząd, na którego nikt nie głosował. Podsumowując więc raz jeszcze, decyzja o akcji Wisła zapadła w gabinetach władz okupacyjnych, bo po wojnie Polska wolna nie była, i dwa, że była to decyzja trudna, ale jak najbardziej słuszna. Ukraińców zresztą nikt przecież nie wypędził precz, od tak, na dwór, na zewnątrz, ale pozwolono im osiedlić się w innych częściach kraju i zająć mienie po Niemcach. Wychowałem się na ziemiach zachodnich i żyli tam zarówno wypędzeni z Kresów Polacy, jak i Ukraińcy z akcji Wisła. O podziałach na miejscu już nie słyszałem w latach 90. Nigdy, nikt ich też mi nie wspominał. Nie widziałem ich na własne oczy, chociaż nawet kilku sąsiadów miało ukraińskie nazwiska. I teraz raz jeszcze, mając tę całą wiedzę. Na polskiej ziemi w XXI wieku minister kraju, który nie rozliczył swojej barbarzyńskiej historii, któremu oddaliśmy wszystko, co mieliśmy i wbrew temu, co nam zrobili, również po tym, co zrobili mojej rodzinie, przyjęliśmy ich z taką serdecznością, gdy zostali zaatakowani przez Rosję. Ten minister obraża nas i naszą inteligencję, historię, pamięć o przodkach i ich ogromnym cierpieniu, i pozostaje to bez reakcji naszego szefa dyplomacji. Porównywanie akcji Wisła do ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach i Żydach wyklucza tego człowieka z grona ludzi cywilizowanych i stronników Polski. I nawet jeżeli przed kamerami mówią do siebie po imieniu, Radku, często z jakąś taką nadmierną czułością, to wolałbym osobiście jako obywatel, aby w kwestiach polskiego interesu narodowego trzymać jednak pewien konieczny dystans. Jest rzecz jasna. Cała rzesza ludzi mniej roztropnych, dla których każdy fajerwerk jest wydarzeniem wzmacniającym ich ego poprzez przynależność do danego obozu politycznego, ale dla mnie takie zachowanie jest po prostu godne politowania, funkcjonuje dziś nad Wisłą. Cóż takiego mam na myśli? Pomyślcie. Otóż wykształciła się w naszym społeczeństwie nie wiadomo kiedy spora grupa ludzi, którzy często ograniczeni w swoich osobistych dokonaniach i sukcesach, których po prostu nie mają, mając potrzebę jednak do wartościowania samych siebie, odnajdują je w przynależności środowiskowej. Czyli sami nic nie zrobili, ale biorą na siebie to światło, które bije od środowiska, które coś wykonuje, coś robi, a jest na przykład w pewnych kręgach uznawane za bardziej wartościowe niż inne. W związku z tym, że sami niewiele osiągnęli w swoim życiu lub osiągnięcia te nie budzą po prostu w nikim podziwu, ogłaszają oni na lewo i prawo, że oto przynależą do obozu oświeconego i tegoż obozu sukcesami interesują wszystkich dookoła jako własnymi. Dlatego podstawowym argumentem ich wyższości nad ludnością tubylczą, tą w ich mniemaniu mniej oświeconą, był ostatnimi czasy nie żaden tam prywatny sukces osobisty, ale to, że Radosław Sikorski przyjął w swoim własnym domu ministra spraw zagranicznych Królestwa Wielkiej Brytanii i że tak bardzo panowie się lubią i że mówią do siebie po imieniu i bardzo przyjaźnią, że spędzili ze sobą sporo czasu i rozmawiali płynnie po angielsku. Otóż nie tego wymaga się od szefa dyplomacji, ale tym ludziom to po prostu wystarczy. Oni potem siadają, czasami bywają lub często bywają członkami naszych rodzin i opowiadają o sukcesie Radosława Sikorskiego prywatnym jako o swoim prywatnym sukcesie. Ale przecież Radosław Sikorski, mówią przy stole, nie jak wasz Kaczyński albo wasz ten młody bosak, gówniarz, rozmawia po imieniu z wielkimi przywódcami całego świata, gości ich we własnym domu. Oni mówią to tak, jakby ten minister spraw zagranicznych był u nich, i Halina by kotlety smażyła dla niego. Tak to działa. Wprawdzie Radosława Sikorskiego, czy też Donalda Tuska, to oni widzieli tylko w telewizorze lub na zdjęciu w gazecie, ale jest to mój człowiek. Nasi ludzie.
Ja jestem z nimi i dlatego jestem od was lepszy. Nazywam to inteligencją urojoną. Nagrałem o tym cały program, do którego również państwa odsyłam. No ale przecież nie tylko tym zaskoczyli nas w ostatnich dniach ukraińscy politycy. Po raz kolejny było oczywiście day. No, słyszeliśmy to od Wołodymyra Zełenskiego. Jak podawała Interia w artykule Gorzkie słowa o Polsce, oczywiście tytuł mówi zupełnie coś innego niż treść. Ale posłuchajcie. Dzisiaj uwaga strony polskiej, jeżeli chodzi o nasze zdolności obronne, trochę osłabła, stwierdził Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy oznajmił, że Polska wciąż jest w posiadaniu samolotów MiG-29, które mogłyby oczywiście zostać przekazane jego żołnierzom do walki z Rosją. Lider władz w Kijowie wyraził oczywiście wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie Warszawy w pomoc i wspomniał o problemach, jakie dzielą nasze państwa. Dużo o tym rozmawialiśmy i jak rozumiem, potrzebujemy jeszcze wsparcia kilku państw. Polska nie chce zostać sama z decyzją o tym, aby zestrzeliwać rakiety lecące z Rosji na Ukrainę za pomocą systemów, które znajdują się na naszym terytorium. No i Zełenski to tłumaczy, że oczywiście on to rozumie, że Polska potrzebuje wsparcia innych krajów NATO i że myśli, że doprowadziłaby do tego zgoda Rumunii. Co nam jakaś Rumunia? Mamy za pomocą własnych systemów zestrzeliwać rosyjską broń nad terytorium ukraińskim w nie naszej wojnie? Czy ktoś ocenił, do czego to doprowadzi i jaka może być reakcja Rosjan? Żeby nie było, życzę im wszystkiego najgorszego. Tak jak Ukraińcom życzę, żeby bardzo długo podnosili się po tej wojnie. Bo nie są naszymi braćmi. Lider ukraiński, czyli prezydent Zełenski, podkreślił również, że problemy z ukraińskim zbożem w Polsce nie wpłyną zasadniczo na bliskość historyczną między naszymi państwami. Przyznał też, że Warszawę i Kijów dzielą pewne nieporozumienia z przeszłości, ale nie można dopuścić do poróżnienia, ponieważ byłoby to niezwykle kosztowne. Taki to już podły czas, że ludobójstwo można nazwać nieporozumieniem i nic się nie dzieje. Nie dzieje. Dzieje. Zlatuje się oto chmara fajno Polaków i wrzeszczy, żeś ruski szpion, gdy w tym samym czasie sami balowali z moskiewskim szpiegiem przez 2 lata. I mówią też, że Ukraińcy walczą za nas, że nie powinniśmy wracać do przeszłości, że tylko przyszłość. Wszyscy wracają, ale my mamy milczeć. Jeszcze raz przypomnę słowa Normana Davisa. Każdy reżim autorytarny chce też usadzić swoją przeszłość. Nie tylko to, co się dzieje dzisiaj. Oni chcą przekonać ludzi, że mają politykę bieżącą, ale mają też politykę o przeszłości i o przyszłości. I raz jeszcze powtarzam do znudzenia. Poważne państwa budują swoją przeszłość od nowa, walczą o teraźniejszość i planują przyszłość. My tymczasem o przeszłości zapominamy lub dajemy się prowadzić obcym za ich wizją tego, co oni myślą, co oni uważają. Naszą teraźniejszość poświęcamy na sprawy nic nieznaczące, a przyszłość nie tylko, że nie planujemy tej przyszłości, ale w ogóle o niej nie myślimy. Kim da się najlepiej manipulować? Ludźmi pozbawionymi godności, wiedzy i umiejętności. I robi się to na wszelkie możliwe sposoby. Recepta jest prosta. Najpierw należy człowiekowi odebrać poczucie własnej wartości. Następnie podważyć wiarygodność tych, którzy zachęcają, aby tę szlachetną cechę w sobie jednak pobudzać. A na koniec wmówić, że jesteś lepszy niż pozostali, bo potrafisz myśleć tak, jak my ci mówimy. Banalne. Szantaż nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. W relacjach międzyludzkich powinien być piętnowany, bo jest czymś obrzydliwym. W polityce natomiast należy go dopuścić warunkowo i tylko w dyplomacji między krajami, ale nigdy nie powinien być wyrażany wprost. I zazwyczaj nie jest. Bo chociaż skuteczny w osiąganiu zakładanych celów, to gdy wychodzi na jaw, budzi społeczne negatywne emocje i politycy to wiedzą, dlatego nazwano to dyplomacją. A jest to szantaż. Najniebezpieczniejsza forma szantażu w relacjach pomiędzy państwami następuje jednak wtedy, gdy odbywa się ona na 2 płaszczyznach jednocześnie, politycznej i emocjonalnej. Z tym zastrzeżeniem, że skuteczność tej metody zależy od jednego bardzo ważnego czynnika. Jest nim podatność obywateli na jego oddziaływanie. Polska, ze względu na nasz nadszarpnięty narodowy charakter i nieustanne wyodrębnianie się spośród wspólnoty celu, którym jest naród, całkiem sporej grupy ludzi, niestety jest tym miejscem, w którym metoda ta działa najlepiej
i lepiej niż gdziekolwiek indziej. Dużo łatwiej byłoby zapanować nad emocjami, które zawsze prowadzą nas do niechybnej zguby, gdyby media spełniały zadania, do których zostały powołane i zamiast politycznej agitacji albo zalewania nas nikomu niepotrzebnymi informacjami, podawały po prostu fakty w jednej zbitce, w całości. Żeby ktoś przyszedł do studia telewizyjnego, które ogląda kilka milionów ludzi i powiedział w 3 minuty, ile Polska wydała pieniędzy konkretnie na pomoc Ukraińcom. Tak, żeby nie mówiono, że nie pomagamy. A już mówią. A już w ogóle żylibyśmy zupełnie inaczej, gdyby społeczeństwo samo z siebie nie poszukiwało sensacji, a zaczęło skupiać swoją uwagę na rzeczach istotnych. Przecież nie tylko istotnych dla rozwoju państwa, ale przede wszystkim dla własnego, partykularnego interesu, waszego i waszych rodzin. Czyli waszego bezpieczeństwa. Szantaż to jest bowiem taka konstrukcja, która lubi przebierać się w zdobne szaty, ale pod spodem jest zgniła. Ale można też powiedzieć o tych ludziach zdrajcy. To lubi z kolei ta grupa będąca po stronie PiSu. Tam co drugie słowo to, że inni to zdrajcy. Osobiście stoję na stanowisku, że najłatwiej jest powiedzieć, że ci, z którymi się nie zgadzamy, albo którzy w naszej ocenie występują przeciwko interesowi narodowemu, to zdrajcy. Przecież ciągle słyszę zdrajcy, zdrajcy, zdrajcy. Dla wyznawców PiSu zdrajcy to są ci z PO, a dla Platformy to ci, co są w PiSie. Rozgrywka, której jesteśmy z jednej strony świadkami, a z drugiej strony przecież uczestnikami, bo żyjemy w tym kraju, nie możemy od niego abstrahować, musi być bardziej skomplikowana, niż mogłoby się nam wszystkim wydawać na pierwszy rzut oka. Myślę, że zdrajców jest w tym wszystkim najmniej. Najwięcej, i trzeba to powiedzieć wprost, jest próżnych, niedowartościowanych głupców, a często i tchórzy. A to zupełnie coś innego niż zdrada. I w tym tkwi problem, że rządzą nami głupcy bez wartości i bez własnego, wewnętrznego przekonania, że są kimś i że coś znaczą i że za nimi stoi tysiącletnia historia państwa, którą muszą nieść, bo taki mają obowiązek, gdy już wyrwali się do polityki. I te nieustanne musimy. Nic nie musimy. Możemy albo powinniśmy, ale tylko wtedy, gdy jest na to zgoda narodu, gdy jest to zgodne z interesami naszego państwa. A z naszym interesem nie jest zgodne wypieranie się własnej historii, rozbrajanie, zadłużanie ze względu na socjal, który rozdajemy naszym i obcym. Albo czy to jest w naszym interesie? No zastanówcie się. No przejdźmy znowu do spraw edukacyjnych. Ukraińskie dzieci w Polsce, podkreślmy, bo nie mówimy o dzieciach w Ukrainie, powinny się uczyć o naszym postrzeganiu rzezi wołyńskiej. Polskie dzieci i dzieci ukraińskie powinny uczyć się historii w taki sposób, w jaki wypracujemy to wspólnie my i Ukraińcy. To jest bardzo, bardzo istotne. Tak jak my i Niemcy wypracowaliśmy wspólny sposób nauczania historii, tak my z Ukraińcami powinniśmy wypracować tutaj wspólną metodę i wspólną treść nauczania historii. Będziemy w naszych szkołach ustalać, czego mają się uczyć za nasze pieniądze ukraińskie dzieci. No z jednej strony podręczniki z Niemcami o relatywizowaniu historii, a z drugiej z Ukraińcami, aby łagodzić obyczaje. Albo to, że chociaż budżet nam się nie spina, że nie mamy za co kupić broni, a nawet gdybyśmy mieli za co ją kupić, to i tak już nigdzie dzisiaj jej nie można kupić. Mówię tutaj o dużych kalibrach, o pociskach do dużych kalibrów, powyżej 100 mm. Że żyjemy ponad stan i znowu zwiększamy deficyt budżetowy, ale jeszcze energię mamy dawać na Ukrainę własną, która i tak jest najdroższa w Europie. Pytam więc, za czyje pieniądze? I zadam też drugie pytanie, czy mówienie o tym jest w ogóle bezpieczne? Albo papież. Kolejny komunista. Bądźcie nadal gościnni. Jesteśmy, ale gościnność ma swoje granice. I jako zagorzały zwolennik Kościoła katolickiego i syn matki Kościoła katolickiego, który wie, czym jest Ordo Caritatis, chciałem teraz wyrazić jedną rzecz. Niech się Ojciec Święty zajmie lepiej swoim państwem, bo tam dopiero są kwiatki, a od naszego wara. Bo czym innym wiara, a czym innym polityka. Tutaj proszę się nie mieszać ze swoimi komuszymi, historiami i opowieściami z całym szacunkiem, bo papież Franciszek jest papieżem mojego kościoła, którego uznaję. Ale proszę nas nie pouczać, czym jest polityka. Na pewno nie będzie nas pouczał żaden Argentyńczyk tego, czym jest tysiącletnie państwo i jak je budować po tym wszystkim, cośmy przeszli. Tutaj na miejscu. Wara. Albo niemieckie statystyki.
kraje, które najbardziej pomogły Ukrainie i oczywiście bez wskazania Polski. Popatrzcie. Ja już po prostu nic nie mówię, bo mnie szlak trafia. A teraz fakty o tej pomocy. W marcu tego roku Włodzimierz Kaleta na łamach portalu wnp.pl w dziale o obronności i wojskowości pisał: Polska darowała Ukrainie ogromne ilości uzbrojenia. Teraz musimy sami się mocno dozbroić. W 2024 roku wydamy rekordową kwotę na obronność, ponad 168 miliardów złotych. To bardzo dużo, ale nie wystarczy na realizację wszystkich zawartych już umów ramowych i kontraktów wykonawczych. Rozumiecie? Zaraz przejdziemy do dalszej części tekstu. Rozumiecie? To nie jest tak, że my nie możemy wydać pieniędzy, bo ich nie mamy, na to, co chcemy kupić, ale nie stać nas na tym etapie na to, żebyśmy spłacili zobowiązania wynikające z umów, które już zostały podpisane. No to chyba jest znakomita różnica, prawda? Może papież by nam pożyczył trochę dolarów albo euro, żebyśmy mogli sprostać tym wyzwaniom, kiedy mamy być gościnni, rzecz jasna. Bo z czego mamy być gościnni? Z czego? Wojna na Ukrainie sprawiła, pisze dalej redaktor, że szybko pozbywamy się starego poradzieckiego sprzętu wojskowego, jak choćby czołgów T-72, myśliwców MiG-29 czy śmigłowców szturmowych Mi-24. Na Ukrainę przekazaliśmy także zupełnie nowoczesne uzbrojenie, jak choćby Kraby czy Rosomaki. W związku z tym musimy wydawać ogromne kwoty na szybkie uzupełnienie braków. I znowu pauza. Jak myślicie? Czy te firmy, które produkują dla nas ten sprzęt z zagranicy, one o tym nie wiedzą? Że Polacy są w sytuacji podbramkowej? Że tylko one nam mogą sprzedać taki produkt? Jak myślicie, co dzieje się wówczas na rynku? Obniżają cenę czy zawyżają? Kiedy ktoś jest w potrzebie? Kiedy ktoś musi zjeść, a jest jeden sklep spożywczy i do innego nie ma dostępu? Jakie tam są ceny wówczas? Jak działa rynek? Przecież oni wszyscy wiedzą, w jakiej potrzebie się znajdujemy. I wiedzą też, jakie ceny w związku z tym nam dać. A nie są to małe kwoty, a na pewno nie rynkowe. W tym roku, pisze dalej redaktor, wydamy rekordowo wielką kwotę na obronność 168 miliardów złotych. Prawie 4% PKB. To bardzo dużo, ale gdybyśmy zechcieli realizować wszystkie ramowe kontrakty i umowy wykonawcze, na wszystko środków nam niestety nie wystarczy. Potrzebowalibyśmy na to kilku takich budżetów. Polska jest w pierwszej połówce państw NATO, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy Ukrainie. Zaczęliśmy jej pomagać jako jedni z pierwszych, przekazując Kijowowi setki czołgów, wozów bojowych, dział i masę innego sprzętu. Tyle jeżeli chodzi o WNP. Idźmy dalej. 8 lipca rok 2024, nie tak dawno. Portal Defense 24, no chyba się znają, prawda? Podawali tam informacje następujące. Polska pomoc walczącej Ukrainie sięgnęła już w tym roku 4 miliardy euro. Około połowa, czyli 2 miliardy euro, to sprzęt wojskowy, a pozostałe pieniądze to m.in. wsparcie logistyczne. Polska pozostaje więc jednym z największych partnerów Kijowa, jeśli chodzi o udzielaną pomoc. I teraz pauza. Zestawcie sobie to z tym, co mówił Załęski. Co czytamy dalej? Warszawa przygotowuje zresztą kolejny 45. pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości około 100 milionów euro. Z informacji Defense 24 wynika, że w jego skład wchodzą m.in. amunicja, ale nie tylko. W przeszłości Polska przekazywała Kijowowi bardzo różny sprzęt. Od czołgów T-72 i bojowych wodzów piechoty BWP-1, przez myśliwce MiG-29 i śmigłowce Mi-24, aż do armatochaubic Krab, transporterów Rosomak i systemów przeciwlotniczych, nie mówiąc już o dostawach broni strzeleckiej, amunicji i wyposażeniu indywidualnym. Ale przecież wsparcie nie dotyczyło jedynie uzbrojenia, które można przeliczyć w łatwy sposób na pieniądze. Oto informacje zaczerpnięte nie skąd indziej, tylko ze stron rządowych na temat wsparcia, które przez 2 lata trwania wojny państwo polskie udzieliło broniącej się Ukrainie. W pierwszym roku wojny na Ukrainie polski rząd przeznaczył około 11 miliardów euro, czyli 2% swojego PKB. Natomiast pod koniec roku 2023 kwota ta osiągnęła już 20 miliardów euro, czyli 3,1% PKB, czyli tyle, ile obecnie przekazujemy dzisiaj na polskie wojsko. Nasz kraj jest ponadto najważniejszym hubem logistycznym dla pomocy humanitarnej płynącej z innych krajów za pośrednictwem Polski, jak mówią strony polskiego rządu. 57 krajów przetransportowuje na Ukrainę pomoc o wartości 740 milionów euro.
W Polsce utworzono w tym celu wyspecjalizowane huby, m.in. centrum logistyczne ustanowione przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w ramach unijnego mechanizmu obrony ludności, hub medyczny, a także hub energetyczny. Ale Polska przekazuje również inne środki finansowe na rzecz agend ONZ, takich jak UNICEF czy też wojsko ONZ-owskie, KFOR-y i tak dalej. Oraz innych organizacji, tutaj jest wymieniona ECRC, czymkolwiek ona jest, nawet nie sprawdzałem, bo mnie szlak trafia. W roku 2022 kwota, którą przekazano tymi kanałami, wynosiła 14 milionów polskich złotych, natomiast w 2023 była wyższa i wynosiła już 16 milionów. Obecnie w Polsce przebywa około miliona uchodźców ukraińskich. Oczywiście to jest tylko kwota, którą się podaje, nikt do końca tego nie wie, bo nawpuszczano i nie wiemy ile do końca. Mówi się od miliona do miliona 800 tysięcy. Spośród nich ponad 90%, to mówi polska władza, ale widzimy na ulicach, że bywa inaczej, stanowią kobiety i dzieci oraz osoby starsze. Starszych Ukraińców widzę w Polsce bardzo mało, nie wiem jak wy. Może po prostu czegoś nie dostrzegam, nie chcę tutaj oceniać. Dla dzieci i dla kobiet w Polsce schronienie znajdzie się zawsze. Zawsze. Bo jesteśmy krajem chrześcijańskim należącym do cywilizacji łacińskiej. I tutaj nawet po naszej stronie nie może być dyskusji. Musimy bronić przed wojną powiedziałem, nie ekonomicznie to uzasadniać, ale przed wojną, najsłabszych. To jest nasz psi obowiązek. Ale jeżeli widzimy mężczyzn, starców, jak rzekłem, nie widzę, może wy widzicie ukraińskich starców, no ale może są po domach pochowani, nie wiem. Tymczasem ponad 1 700 000 Ukraińców otrzymało polski numer PESEL, uprawniający do korzystania z usług publicznych na tych samych zasadach, co obywatele polscy. Więc moje pytanie jest następujące. 1 700 000 PESELi w Polsce, ukraińskich, ale 1 000 000 przebywa na terenie kraju? I co, biorą zasiłki? Co jeszcze robią? Polski rząd pisze dalej. Dzięki działaniom polskiego rządu osoby te mogą więc korzystać z darmowej opieki medycznej, opieki socjalnej, a także bezpłatnych szkół, dzięki czemu już prawie 190 tysięcy ukraińskich dzieci pobiera naukę w polskich szkołach. I teraz przypomnę to, co powiedziała pani minister Mucha. Posłuchajcie jeszcze raz, czego będą się dzieci uczyły i kto będzie te lekcje ustalał. Przejdźmy znowuż do spraw edukacyjnych. Ukraińskie dzieci w Polsce, podkreślmy, bo nie mówimy o dzieciach w Ukrainie, powinny się uczyć o naszym postrzeganiu rzezi wołyńskiej? Polskie dzieci i dzieci ukraińskie powinny uczyć się historii w taki sposób, w jaki wypracujemy to wspólnie my i Ukraińcy. To jest bardzo, bardzo istotne. Tak jak my i Niemcy wypracowaliśmy wspólny sposób nauczania historii, tak my z Ukraińcami powinniśmy wypracować tutaj wspólną metodę i wspólną treść nauczania historii. Mamy okazję, aby wyedukować te dzieci i mówić im prawdę. Ale będziemy mówili prawdę ukraińską. I ktoś jeszcze mówi, że państwo polskie istnieje? Że jesteśmy poważnym państwem? No ja sobie wypraszam. Nawet nazywanie tego obecnego stanu Polską jest obrazą dla tysiącletniej historii tego przepięknego narodu i kraju. Przyjrzyjmy się teraz tej sprawie z punktu widzenia gospodarczego i społecznego, moi mili, przez perspektywę naszego zachodniego sąsiada, bo przecież nie tylko my pomagamy, pomagają też Niemcy, bardzo dużo. Więc oto portal niemieckiego dziennika Die Welt pod koniec lutego 2024 roku zajął się tym zagadnieniem bardzo szczegółowo i piszą w nim tak. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie kosztowała dotychczas Niemcy ponad 200 miliardów euro, co w dużym stopniu wynika ze wzrostu kosztów energii, twierdzą eksperci. I teraz pauza. O czym pisze się w niemieckiej prasie? Nie ile per saldo wydaliśmy na pomoc Ukrainie. Niemcy mówią wprost, ile straciliśmy na pomocy Ukrainie. Że przez to, że wybuchła wojna z Rosją i nie mogą kupować taniego gazu z Rosji, stracili 200 miliardów euro. Więc Polska, według tych statystyk, które podaje rząd, wydała tyle i tyle konkretnych pieniędzy. Tego już ciort wie, nikt nie jest w stanie w ogóle dojść, ile wydaliśmy tych pieniędzy, na co konkretnie, ile jest w sprzęcie, ile w gotówce, ile w przelewach, ile w kosztach społecznych. Ale w Polsce nie mówi się jeszcze o tym, jakie są właśnie koszty społeczne tego, ile one wynoszą. A jeżeli to powiesz, to jesteś ruskim agentem. Ja, tak się składa, mam te wszystkie oszczerstwa w dupie. Więc kontynuujmy. Po 24 lutego 2022 roku wielu Ukraińców, pisze niemiecka prasa, znalazło schronienie w Niemczech, jednak wciąż są problemy z ich integracją, pisze portal dziennika Die Welt. Koszty gospodarcze dla Niemiec po 2 latach wojny na Ukrainie będą prawdopodobnie znacznie wyższe niż 200 miliardów euro, powiedział w komentarzu dla Rheinische Post szef niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych Franzscher.
Głównie to wysokie koszty energii wpłynęły na ograniczenie wzrostu gospodarczego Niemiec o 2,5 punkta procentowego, czyli o 100 miliardów euro w 2022 roku oraz podobną kwotę w roku 2023 do chwili obecnej. Idźmy dalej. Zbliża się druga rocznica rosyjskiego ataku na Ukrainę, pisze niemiecka prasa. Więc jak przypominał dziennik Die Welt, od 24, czyli od rozpoczęcia wojny, kilka milionów Ukraińców uciekło przed wojną na zachód, a wielu z nich osiedliło się w Niemczech. Dziennik zauważa, co bardzo ważne, że do dziś trwają trudności z integracją Ukraińców w Niemczech. Do połowy lutego 2024 roku w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców niemieckim zarejestrowano prawie 1 143 tysiące uchodźców z Ukrainy, co oznacza spadek o około 80 tysięcy w porównaniu do ubiegłego roku. Wśród uchodźców 682 tysiące to kobiety, a 458 tysięcy to mężczyźni. Niemal 350 tysięcy uchodźców stanowią nieletni. Z danych niemieckich ministerstw edukacji wynika, że w szkołach uczy się obecnie prawie 219 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy, blisko 321 tysięcy uchodźców, którzy przyjechali do Niemiec od początku konfliktu, obecnie nie mieszka w tym kraju. Nie są natomiast dostępne statystyki dotyczące tego, ile z tych osób wróciło na Ukrainę, a ile wjechało do innych państw. Zobaczcie, Niemcy troszczą się o tę jednak jednolitość, o tę sprawę, która w Polsce wybrzmiewała w czasach dwudziestolecia międzywojennego, w czasach pozytywizmu, o asymilacji Rzymian. No w tym przypadku chodzi o asymilację Ukraińców. I wiecie co, czytam dzisiaj komentarz jednego z Polaków, którzy, jak zobaczyłem sobie na Twitterze, lajkują posty związane z wolnościowcami od Mencena. Mówią, ale co pan się dziwi i co pan ma przeciwko temu, żeby Ukraińcy, którzy płacą w Polsce podatki, mogli głosować w Polsce? Więc powiem wam, że ten człowiek mnie bardzo zaskoczył, pisząc, ale dlaczego pan się czepia? Jeżeli płacą tutaj Ukraińcy podatki, to powinni również móc głosować w wyborach. A jeżeli zagłosują we Wrocławiu i wybiorą sobie prezydenta, to co pan sądzi? Po jakiej stronie będą? Dlatego Niemcy mówią o asymilacji. U nas tego się nie mówi. U nas pani minister Mucha mówi, że będziemy nie asymilować, ale uczyć ich historii za nasze pieniądze. No nóż się w kieszeni otwiera. Lub jak powiedziałby banderowiec, siekiera i widły uwierają w plecaku. I teraz stop, znowu. Czy mamy w Polsce takie informacje? Jeżeli są, to mi je pokażcie. Szukałem, nie mogłem znaleźć. Ilu Ukraińców płaci składki w Polsce? Chciałbym to po prostu wiedzieć. A ilu pobiera świadczenia społeczne? I jaki jest bilans? I na czyją korzyść wychodzi? Bank Światowy szacuje, że odbudowa Ukrainy będzie kosztowała 486 miliardów dolarów. Dla porównania z tegorocznym budżetem Ukrainy zakłada wydatki on na poziomie 92,6 miliarda dolarów. Ponadto deficyt budżetowy na rok 2024 osiągnął rekordową wartość 43,7 miliarda dolarów. Jak wynika z wielu raportów, na Ukrainie zniszczono lub uszkodzono już 2 miliony mieszkań, co stanowi około 10% substancji zasobów mieszkaniowych. Ponadto zniszczeniu zostały objęte 8400 kilometrów dróg krajowych oraz niemal 300 mostów. A liczba ta rośnie i w wyniku kolejnych rosyjskich ataków będzie jeszcze większa. Powiem tak, dla jednych niestety, a dla innych stety. A to wszystko, chociaż bardzo obiecałem sobie, że nie będę się tak mocno emocjonalnie angażował. Jestem już blisko 40, to występują takie poważne zawały serca, planowane czy też nie. Jeżeli ktoś by planował mi zrobić zawał serca, ja nie planuję osobiście. Ale jednak nie mogę o tym myśleć w perspektywie spokoju. Szczególnie, kiedy analizuje się te wszystkie dane w jednym miejscu. Bo wiecie, jak to jest? Kiedy na przestrzeni pół roku pojawia się jeden, drugi, trzeci, czwarty artykuł w tym czy w innym medium, to nie jesteśmy w stanie zrobić sobie z tego takiego rachunku sumienia ekonomicznego, społecznego, politycznego. Ale kiedy zbierze się to wszystko do kupy, nagle to przybiera w ogóle jakąś monstrualną wartość. Więc co chciałem wam powiedzieć? A, że to wszystko, to całe zmęczenie dzieje się tutaj dzięki wam i przez was. I przez Czuwajową, bo ona mówiła mnie, żebym robił ten kanał. Chcę wam za to bardzo serdecznie podziękować, bo to wszystko, co tutaj powstaje i widzę tego dobre owoce, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było.
Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów, no i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Co więc robić? Nie będę tutaj mędrkował, tylko zostawię Was z wierszem Wojciecha Młynarskiego, dziękując jak zwykle za Wasz poświęcony czas i przypominając, że jest on dla mnie najcenniejszy. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto, przecieki z samej góry mam. Chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą. Chłopaki, już jest po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje. Pewne jest to jedno, że róbmy swoje. Póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko ot, na własną miarkę. Zmajstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje. Róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cię gna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak? Róbmy swoje. Pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej: róbmy swoje. Pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje. Róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty, widzu, brawo bij, róbmy swoje. A ty zdrowie nasze pij. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje. Róbmy swoje. Żeby było na co wyjść, czego sobie i Państwu życzę. Czuwaj.